Warszawskie inwestycje. Łukasz Puchalski, Zarząd Dróg Miejskich. To takie na początku pytanie ogólnie, na czym polega rozszerzenie stref płatnego parkowania? Na poprawieniu warunków parkingowych przede wszystkim dla mieszkańców danego obszaru. Taka jest intencja ustawodawcy i tak też w praktyce to się odbywa. Osoby, które parkują w strefie płatnego parkowania, są mieszkańcami, rozliczają podatek w Warszawie, mogą ubiegać się o abonament, zarówno abonament klasyczny za 30 zł, który obowiązuje na niewielkim obszarze wokół miejsca zamieszkania, po abonament obszarowy, który za 600 zł rocznie uprawia już do parkowania na szerszym obszarze bez żadnych dodatkowych już opłat. Natomiast sama odpłatność w strefie płatnego parkowania przede wszystkim ma na celu ograniczyć długotrwały postój osób, które nie są mieszkańcami danego obszaru, zostawiają samochód, nie wiem, czy na Woli, czy na Saskiej Kępie, a udają się dalej w drodze do centrum, najczęściej do pracy czy do szkoły na kilkanaście godzin. Wtedy ten samochód blokuje miejsce parkingowe, z którego mogliby skorzystać inni krócej, na przykład korzystający z usług, przyjeżdżając na godzinę do fryzjera, na pół godziny na wizytę do lekarza, i to też pokazują badania, że w momencie wprowadzenia opłat w strefie płatnego parkowania bardzo mocno wzrasta rotacja i wtedy z jednego miejsca parkingowego parkuje nagle po kilkanaście samochodów, a wcześniej bardzo często dwa, maksymalnie trzy. Gdzie będzie ta rozszerzona strefa? O jakiej strefy ulicy? No zakładamy, że w tej chwili w naszym zainteresowaniu jest Kamionek i Saska Kępa. Saska Kępa do wysokości ulicy Saskiej. Wyłączyliśmy z obszaru strefy płatnego parkowania rejon od Saskiej w kierunku Międzynarodowej. Tam z naszych analiz wynika, że odsetek samochodów parkujących należących do mieszkańców jest bardzo, bardzo wysoki. To sami mieszkańcy wpływają na deficyt miejsc parkingowych, więc wprowadzanie strefy, czyli ograniczanie postoju samochodów przyjezdnych w momencie, kiedy tych przyjezdnych jest co najmniej, co najwyżej kilka procent, mija się z celem. I co wyszło z analiz i konsultacji społecznych w takim razie? Z konsultacji społecznych wyszło przede wszystkim, że mieszkańcy byli bardzo zainteresowani tematem. 1050 osób aktywnie uczestniczyło w spotkaniach, które się odbywały i tradycyjnie w salach na danych obszarach, ale też i internetowo w momencie, kiedy prowadziliśmy spotkania za pomocą platform informatycznych. I tutaj ponad 1000 mieszkańców wyraziło swoje uwagi, tych uwag były 1000. My te uwagi analizowaliśmy, wprowadzaliśmy bądź uzasadniliśmy, dlaczego to wprowadzenie jest niemożliwe. Raport z konsultacji przygotowaliśmy kilka miesięcy, naprawdę bardzo, bardzo obszerny. Miło powiedzieć, bo to były najbardziej popularne konsultacje ze wszystkich prowadzonych w mieście stołecznym Warszawa. I tutaj mam poczucie, że ten temat był naprawdę dogłębnie przedyskutowany z mieszkańcami. Udało się moim zdaniem przygotować projekty organizacji ruchu, które w tej chwili mogą już nabrać takiego realnego pędu. Możemy je zgłaszać do poszczególnych urzędów i liczyć na zatwierdzenie Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Każdy z nich był przedyskutowany z mieszkańcami. Mieszkańcy zwracali uwagę na wiele rzeczy, przede wszystkim oczekiwali zachowania jak największej ilości miejsc parkingowych. Dla nas celem numer jeden było pozostawienie wszystkich istniejących ilegalnych miejsc parkingowych. Mam wrażenie, że to się praktycznie udało. No, w tej chwili to już czekamy tylko na rozstrzygnięcie wojewody. Jeśli tutaj nie będzie weta, no to przygotowujemy się do wdrażania strefy. Jest budżet na nowy rok od Rady Miasta. Co możemy zobaczyć, jakie inwestycje będą w tym roku? No przede wszystkim mamy sporo tematów, które gdzieś krążyły, część porozstrzygana w trakcie realizacji, czy budowa dróg rowerowych wzdłuż Perzyńskiego, Rudnickiego, Podczaszyńskiego, czy przebudowa ulicy Kondratowicza, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku, to samo ronda na Kadetów, czy plac Trzech Krzyży. No z aktywnych zadań z zeszłego
zeszłego roku to przeszła nam chociażby budowa mostu pieszo-rowerowego, natomiast Rada na ostatniej sesji dołożyła kilkadziesiąt milionów złotych do przetargów, które przygotowywaliśmy i do których jakby po otwarciu ofert brakowało nam środków na ich rozstrzygnięcie. Tak było chociażby z placem na Rozdrożu, z placem centralnym. Dostaliśmy też na przetarg na Zieleń, na placu Trzech Krzyży. Ponieważ od początku budżety na te projekty były, no, powiedział, nie do końca odpowiadające kosztorysom. Kosztorysy były znacznie wyższe niż projekty, które mieliśmy, natomiast w każdym z przetargów, które otwieraliśmy w ostatnich tygodniach, udało się osiągać oferty mniejsze od tych wartości kosztorysowych, więc uznaliśmy, że warto te umowy popodpisywać. Łącznie w tym roku mamy zaoszczędzonych już kilkanaście milionów złotych z przetargów. W ostatnim czasie podpisaliśmy też umowę na przebudowę ulicy Marszałkowskiej, ale też udało się rozstrzygnąć przetarg. Mam nadzieję, że skutecznie, bo tu wykonawcy jeszcze mają czas na odwołania, na oświetlenie, wymianę opraw oświetleniowych na ulicach dzielnicowych. Nowym zadaniem, które zostało wprowadzone, na które mamy projekt, a nie mieliśmy finansowania, jest doświetlenie blisko 350 przejść dla pieszych. Mnie to bardzo cieszy. W ostatnich latach ponad 2000 przejść dla pieszych już doświetliliśmy. To jest chyba ostatnie tak duże doświetlenie. Jest to pokłosie audytu, który realizowaliśmy przez 4 lata. Sprawdzaliśmy przejście po przejściu, co w tych miejscach newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprawić. Doświetlenie było jednym z najczęściej pojawiających się przypadków do wdrożenia i w tej chwili, no, już kończymy ten proces. Ponad 8 milionów złotych, tyle Rada Miasta Stołecznego Warszawy zdecydowała się na przeznaczenie na ten projekt. Dozielenienie placu Trzech Krzyży, jak to będzie wyglądać, bo tam aktualnie już trwają prace budowlane, to będzie coś osobnego? Trwają prace, natomiast pierwszy projekt, który mieliśmy i decyzję konserwatorską, bo jest to obszar objęty opieką konserwatora, zakładał nie wprowadzanie zieleni, natomiast jakby po dyskusjach z konserwatorem, konserwator zmienił zdanie. Nas to bardzo cieszy, bo z projektu zieleni, który miał być po minimach, nagle okazało się, że ten projekt bardzo urósł. Będzie kilkadziesiąt drzew, sporo bylin i krzewów. My tego nie mamy uwzględnionego w ramach prac drogowych, które w tej chwili realizuje firma Delta na nasze zlecenie, więc będziemy wyłaniać odrębnego wykonawcę, który w cieniu tych robót drogowych będzie zajmować się zielenią. Nie będzie się to wiązało już z większymi utrudnieniami dla mieszkańców, bo tak jak powiedziałem, rolą wykonawcy od zieleni będzie praca w cieniu i poza obszarami, które będą asfaltowane, brukowane, będzie po prostu sadzenie zieleni. Jeszcze pytanie co do budżetu na ten najbliższy rok. Czy jest możliwe, że coś jeszcze wejdzie spoza? Myślę, że tak. To dopiero pierwsza rada, która zajmowała się budżetem. Jeśli uprawomocni się uchwała odnośnie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i kamionka, będziemy mieli kolejne środki, by zwiększyć potencjalnie przychody w tym roku i wprowadzić nowe zadania. Natomiast no, spodziewamy się tu przede wszystkim pieniędzy już na takie klasyczne wymiany nawierzchni asfaltu na warszawskich ulicach. To będą środki bieżące i będą służyć przede wszystkim do remontów jezdni. Jeszcze pytanie na temat wiaduktu na Madrywilskiej. Kiedy możliwa jest przejezdność? No w tej chwili to już w zasadzie wszystkie prace konstrukcyjne zostały zrobione, zabetonowane zostały wszystkie elementy i to w pierwszym tygodniu marca. W tej chwili musi to ta konstrukcja swoje odstać około 3-4 tygodni w zależności od warunków atmosferycznych. My na bieżąco z inwestorem zastępczym, z wykonawcą sprawdzamy, jaki jest stan techniczny tej konstrukcji, tylko będziemy mieli pewność, że ta konstrukcja jest gotowa do użytkowania, będziemy chcieli puszczać przejezdność. W tej chwili roboty ziemne i drogowe, ale już poza samym wiaduktem na dojazdach są prowadzone. Myślę, że jakby to wszystko razem do kupy daje nam termin na początku kwietnia.